Julia, miło mi Cię widzieć w studiu. Nawzajem. Bardzo się miło na Ciebie patrzy. Nawzajem. No i już jest więź między nami. Opowiedz coś o sobie. No na co dzień śpiewam. Oprócz tego uprawiam crossfit. Crossfit? Crossfit. Hardkorowa siłownia w wydaniu 100 ćwiczeń na minutę? Coś takiego. Natychmiast chciałbym bicka sprawdzić. Dawaj, zobacz, ja mam takiego. U ciebie? Ła! Kiedy wchodzę na siłownię, to zawsze wyładuję te wszystkie negatywne emocje, a kiedy wchodzę na scenę, to dodaję sobie coraz więcej emocji, pozytywnych oczywiście. Tak naprawdę dla mnie śpiewanie jest wszystkim. To jest moja największa pasja. Stwierdziłam, że to zawsze było moje tak naprawdę największe marzenie. No i byłam ciekawa, jak to by było, gdybym ja była na tej scenie. Chciałabym jej powiedzieć, żeby pięła się do góry. Żeby realizowała marzenia i pasje, tak jak chce. Ja bym chciał utwierdzić się w tym, że ty masz te góry, że ty masz ten głos, że możesz trzymać te górne dźwięki, żebyś z nich nie uciekała. Zrób mi coś takiego. I podtrzymaj sobie tą górną nutę i zaprzyjaźnij się z nią, że ona sobie jest, że to powietrze sobie płynie. Dobra, dawaj. Dobra, a zrób to nie na ha. To jest całkiem co innego. Czujesz różnicę? Czuję różnicę. Nie ustawiamy się na górze, nie trzymamy dźwięku. To jest ruch. To jest cały czas ruch. Powietrze płynie, struny głosowe działają, dobra? Tak. Jesteś gotowa, leć dalej. Wasze dziecko właśnie wchodzi na scenę. Proszę bardzo. Przedstaw nam się. Nazywam się Julia. Julia, jak moja przyjaciółka. Bardzo dobrze się składa. Super. Moja droga, ja uwielbiam ten utwór, ale to nie tylko dlatego Cię wybrałam. Po prostu chyba dzisiaj łapią mnie za serce wokale, które są z jednej strony delikatne, ale pełne emocji. I Ty po prostu te emocje przekazujesz w tym głosie. A o to w tej grze chodzi, więc brawo dla Ciebie wielkie. Powiem Ci szczerze, że ja się chciałem odwrócić, ale popatrzyłem na Cleo, która pilnowała Ciebie jak lwica swoje małe. Ja to widziałem, bo... I ja teraz... Nie próbuj! Absolutnie. A żeby nie było, że ściemniam, bo zaraz słyszę, że ściemniam, poproszę teraz o replay na wzwonionym tempie. Z tamtego momentu, jak patrzę jej w oczy, ona tak na mnie. Nie! Przestawcie!
Ja tak mówię, okej, z kobietą się nie walczy. Bo ja dzisiaj kolekcjonuję emocje i nie przeszkadzajcie mi w tym. No, dlatego ci nie przeszkodziliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za replay. To co, wielka inauguracja, chyba czas na... Witamy w programie! Albo nie, poczekajcie, bo zabraliśmy jej ten najważniejszy moment, kiedy ona może wybrać, powiedzieć, idę do kogoś, to jest najfajniejsze. Wracaj. Spróbuj. To teraz jest czas, żebyś wybrała swojego trenera. Trzymam napięcie. Wybieram. Cleo! Za to i do zobaczenia dalej. Chodź ze mną, odprowadzę cię dalej. Gratuluję, naprawdę przepiękny głos. I trzymam kciuki dalej za ciebie mocno. Będzie dobrze. No i jak ci tam było, powiedz? Był stres. Aha. Teraz mam taką lekką, czarną dziurę z tego momentu, kiedy weszłam na scenę. Ten program nazywa się Voice Kids, ja jestem Tomek, to są twoi rodzice. Wraca pamięć powolutku? Troszeczkę.